Dobry Dzionek, jestem żonny przygód i plan jest taki, żeby wleźć tam na górę, na wieżę tego szybu, szybu Krystyna. Bardzo wysoka budowla, górująca nad miastem. Tam zostawiłem resztę mojego sprzętu, żeby za dużo nie nosić. Mam nadzieję, że nikt mi go nie zwinie. A tymczasem trzeba się tam jakoś dostać. Tu jest wejście dogodne. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z ochroną. Ciężka do przekroczenia siatka. Nie wiadomo, jak się o nią podeprzeć. Na szczęście ja mam supermoce. Już jesteśmy po drugiej stronie. Tam widziałem wejście. Będę musiał sobie podwiązać plecak, żeby się tam wspiąć. Widziałem film Marcina Banota z tego szybu. Bardzo sympatyczny człowiek, polecam odczaić, wrzucę wam gdzieś link do opisu. I on również tutaj się windował z liną. No ja też to będę musiał zrobić, bo nie ma innego wejścia. I tak samo jak on, nie bardzo umiem wiązać węzły. Więc to jest chyba cumowniczy, albo to nie jest cumowniczy. To jest tak zwany supeł, ale wytrzyma. Widzicie tego białego ludka? Przybliżę wam na niego. Wydaje mi się, że jest wycięty z kartonu, bo się w ogóle nie rusza, ale pewności nie mam. Nie będę wciągał za sobą plecaka. Tylko najpierw wejdę na górę, a potem go do siebie wholuję. Mam nadzieję, że akurat nikt nie będzie tamtędy przechodził w tym czasie. Rękawiczki ze sklepu militaria.pl. Mechanicy Impacty. Bardzo dobra rzecz. Umożliwiają wspinanie się nawet takim łamagą jak ja. Muszę uważać na punkty podparcia, bo one mogą być w kiepskim stanie. Ale jestem. Nikogo nie ma? Nikogo nie ma, to holujemy plecak. Tylko wybiorę nadmiar liny. I jesteśmy we wnętrzu. Trochę tutaj ciemno, nie? Dzisiaj rano było tak potwornie zimno, a w tym momencie się już poprawiło, jest całkiem znośnie. Co my mamy w tej wieży? Bardzo wyjątkowej wieży. Jednej z najwyższych istniejących i wspaniale zabudowanej. To nie jest czysta wieża szybu. O, tu jest szyb za tą kratą. Ale stan tego jest fatalny. Czy to nie pęknie? Szyb jest zamknięty, zasypany, ale to stanowczo jest klatka szybu. Na dół nie będę schodził, bo tam nic nie ma. Nie wiem, czy ktoś tam jest na górze, czy to tylko gołębie, ale mam wrażenie, że kogoś słyszałem. Jakąś rozmowę. Klatka schodowa jest drewniana. To kiepsko. Chociaż się trzyma, jako tako. I robi się coraz jaśniej. To sympatyczne. Okej, ta klatka schodowa się cała telepie. Wow. Ale miejsce robi wrażenie. Jest olbrzymie. Wieża ta powstała w 1928 roku na miejscu jej poprzedniczki i ma 57 metrów wysokości. Mam nadzieję, że te schody nie runą, bo świetnym stanem technicznym
bym tego nie nazwał. To jest drewno, to jest wszystko drewno. Wysoko. Na dźwigarze realnie czuję się pewniej niż na tych podestach. Bo te podesty zachowują się, jakby mogły runąć. A ten dźwigar trzyma całą konstrukcję. A jeżeli się zastanawiacie, po co po nim idę, chciałem dojść do tego okna. O, tutaj. Nie spadnijmy stąd. Widzicie? Wieża szybu obok. Nie ma szkła. Mam rękawiczki porządne. O, tu nawet nie ma barierki, przez którą trzeba było przejść. Schody też nie mają barierki. Nie wiem, w jakim są stanie. Więc będę się czołgał. Mnóstwo gołębi również lata sobie tutaj. Wow. 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 No nie. Nie gadajcie nawet. To jest bęben. To jest bęben, na którym była zawinięta lina. Widzicie? Nie no, poruszyć się tym raczej nie da. Jesteśmy pod kołem szybu. To ten gigant. Zastały, nie mogę nim poruszyć. Gdybym tutaj był, a szyb byłby czynny i ktoś odpaliłby linę, odpaliłby maszyny i wykonał zjazd, prawdopodobnie nie miałbym szans na przeżycie. Tutaj musiało się obracać tyle różnych elementów z tak ogromną, przenosząc tak ogromną energię, że przeżycie tego wątpię, że było możliwe. O, winda. Spójrzcie. Ciemność, ale chyba jest na dole. Niestety. Przycisk tylko włącza muzykę. Nigdy jeszcze nie byłem na tak olbrzymiej wieży szybu. Nigdy. A to są koła. Olbrzymie koła. Może to jest do ruszenia. Nie. Obydwa niestety zastały. Szyb obok, połączony linami z maszynownią, czyli być może czynny. Szczerze mówiąc, pojęcia nie mam. Tam elektrociepłownia, sząbierki. Ładnie tu. Bardzo ładnie. A wyżej będzie jeszcze ładniej. No nie. Miałem rację. Wyżej jest jeszcze ładniej. Wow. Nie, nie, to możliwe, że tego nie widać totalnie na zdjęciach. Ale to koło ma jakieś
6 metrów średnicy. Spokojnie, może nawet więcej. I to prawdopodobnie jest z tego, co się znam, a się nie znam, więc nie bierzcie pod uwagę, ale to wygląda jak maszyna. Jak koła napędowe, te, które odpowiadały za wciąganie, wypuszczanie liny. Tak to wygląda. Widzicie te śruby? To jest rozmiar śrub. Konkretny, naprawdę. W środku pusto. Jak widzicie, części tego zostały niestety skradzione przez złomiarzy. Wielka szkoda, że nie zachowało się to idealnie. A tam jest jeszcze wyżej. Jak wysoki jest ten szyb? Obciążenie. Na pierwszym piętrze 18 osób, na drugim piętrze 18 osób. Dwupoziomowa kabina windy. Jedna pod drugim, razem 36 osób. Dopuszczalne obciążenie klatki skipu przy ciągnianiu 6500 kg, 6,5 tony. To są wartości. To są olbrzymie wartości. O, i wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na wysokości, gdzie zaczyna się młotek. Gdzie wieża się poszerza. To jest ta wielka hala. Ta wielka hala, którą teraz widzicie, jest umieszczona na wysokości jakiejś, nie wiem, myślę 40 metrów. To jest technologia i konstrukcja. 1928. A takie coś wybudowali. Barierkę ktoś próbował urwać i wynieść na złom, ale mu się nie udało. Ale się te wszystkie szyby te lepią. Jest zimno dość. Teraz się zrobiło cieplej. Rano było lodowato, więc materiał pracuje i hałasuje. Kuszące zrobić zdjęcie z góry. Zakładam, że to jest suwnica i że miała spory udźwig. Jadźcie. Ale bydle. Tu jest środek, tu jest środek. Boję się tej kratki, trochę nie chcę na nią całkowicie ciężaru przenosić. A tutaj mamy ładny kadr. Może wyląduje na Instagramie albo coś. Link do Instagrama znajdziecie w opisie. Tutaj stan wieży wygląda już trochę gorzej. Ale chyba jest w miarę bezpiecznie. Wysoko. Podoba mi się. To się nazywa. Tam widzę kiepską jakość muru, więc tam nie będę stawał. Ale robi wrażenie. No kawałeczek do ziemi jest. 57 metrów stąd, tak? No. Nieźle. Powiem wam, że nieźle. O, tam ludzie chodzą. Wolę tam się nie pokazywać, jeżeli nie trzeba. No po prostu pięknie. Zwyczajnie pięknie. Co ja się będę tutaj opowiadał, jak jest. Jest pięknie i tyle. Zrobiłem sobie przerwę. Przestałem się ruszać. I zrobiło się znowu zimno. Zaraz zamarznę. Więc trzeba się zbierać. Mam nadzieję, że mi potowarzyszycie jeszcze na dół.
Nie uciekaj, plecaku, bo cię ktoś zobaczy. Jeszcze mam nadzieję, że znajdę tam mój statyw i kurtkę i już w ogóle będzie super. No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, subskrypcję. Zajrzyjcie do opisu po linki do rękawiczek, po linki do innych moich profili, do Facebooka i tak dalej, do Instagrama. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.